Cześć, witam w kolejnym odcinku Telewidza. Dziś finał walki o festiwal i świąteczna restauracja z gwiazdami. To oczywiście nawiązanie do programów, które były emitowane w tym tygodniu, tak więc co tam, panie, w telewizji? W tym tygodniu zobaczyliśmy finał walki o występ na festiwalu w Opolu i świąteczne gotowanie gwiazd w restauracji Magdy Gessler. Poza tym będą gra zawodników Oko za Oko, Mistrzowie Zakupów i zgadywanie pytań razem z rodziną. Na początek pierwszy z programów, Szansa na sukces Opole 2024. 16 grudnia odbył się finał Szansy na sukces, w którym 11 uczestników walczyło o wystąpienie na deskach opolskiego amfiteatru podczas 61. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Program prowadził Marek Sierocki, a na scenie razem z uczestnikami wystąpili m.in. Blue Cafe, Kasia Cerekwicka, Bohdan Łazuka, Sława Przybylska czy Izabela Trojanowska. Głosami widzów możliwość wystąpienia na koncercie debiuty podczas 61. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu otrzymała Dominika Dobrosielska. W finale Dominika zaśpiewała piosenkę Okularnicy, jednak nie wszystkim ta interpretacja przypadła do gustu. W sieci można było przeczytać pozytywne, ale też i negatywne opinie. Wiele osób uważało, że Kinga Rutkowska, która zajęła trzecie miejsce, powinna zwyciężyć. Zarzucano również zwyciężczyni, że po zwycięstwie nie podziękowała Sławie Przybylskiej, dzięki której to znalazła się w finale, bo wygrała odcinek z jej piosenkami. Inni zaś byli bardzo zachwyceni występem i dodawali, że uczestniczka trzymała wysoki poziom. Choć trzeba przyznać, że finał ogólnie rzecz biorąc był na dość wysokim poziomie. Niektórzy zarzucali też, że finał został wyreżyserowany. A konkretnie rzecz biorąc, ten ostatni etap, kiedy to trzy uczestniczki zostały po pierwszym głosowaniu telewidzów i Marek Sierocki, który losował tasiemki, takie losował zdaniem telewidzów, żeby uczestniczkom przypadły piosenki w takim repertuarze, w którym czują się dobrze. Wiadomo, ile w tym prawdy, no bo zazwyczaj te tasiemki tak są losowane przypadkowo, no ale pewnie może Marek Sierocki wcześniej wie, który numerek jest pod którą tasiemką i może wcześniej było powiedziane, że nie wiem, pod piątką jest taka piosenka, pod trójką jest taka i tak dalej, więc może coś tu było reżyserowane, może nie, trudno powiedzieć, ale teraz już we wszystkich finałach różnych programów widzowie węszą jakąś ustawkę, bo ostatnio też przecież mówiłem o ustawce w programie Nasi w mundurach, więc ciągle widzą, coś nie pasuje, mimo że zwyciężyła uczestniczka, która rzeczywiście dobrze śpiewała i zasługiwała na to zwycięstwo, inni próbują się dopatrzeć w tym jakiegoś drugiego dna i szukają winnych oczywiście, jak to już zwykle bywa, wśród producentów, a także wśród telewizji nadającej ten program. Kolejny z programów to Restauracja z Gwiazdami. To nowy program, który został wyemitowany przed świętami w TVN, w którym Magda Gessler wraz ze swoimi dziećmi Larą i Tadeuszem zaprosili gwiazdy do wspólnego gotowania. Program był emitowany we wtorek 19 grudnia oraz w środę 20 grudnia. Gwiazdy, które podzieliły się świątecznymi przepisami na świąteczno-wigilijne dania, były Klaudia Eldursi, Maja Popielarska, Omena Mensa, Monika Mrozowska, Marta Kuligowska oraz Ewa Gawryluk. Szefem sali Restauracji z Gwiazdami został Mateusz Kładki. I w zamierzeniu twórców Restauracja z Gwiazdami poradnik, jak nawet na ostatnią chwilę przygotować oryginalne danie wigilijno-świąteczne. A także był to pretekst, żeby poznać lepiej gwiazdy i dowiedzieć się, jakie mają relacje ze swoimi dziećmi. W programie można było zobaczyć przepisy Claudii Eldursi, która wraz z synem Dawidem przygotowali ciasto korzenne w garnku, Maja Popielarska z synem Jasiem śledzie z sosem śmietanowo-chrzanowym, Ewa Gawryluk z córką Marysią przyrządziły barszcz grzybowy, Marta Kuligowska z bliźniakami Helą i Frankiem kompot suszu i pierniczki, Monika Mrozowska wraz z córką Jagodą
wykonały pierogi z kapustą i z grzybami, a Omena Mensa z córką Vanessą przygotowały rybę po ganijsku w pomidorach z dodatkiem krewetek. Co roku pojawiają się jakieś takie świąteczne programy kulinarne. W tamtym roku były święta z Gesslerami, teraz restauracja z gwiazdami. Są to zawsze takie 2-3 odcinkowe programy, które gdzieś tam w miejsce innych programów, które zeszły akurat z anteny na przerwę taką właśnie świąteczno-zimową, bo pojawią się pewnie wiosną, więc w to miejsce pojawiają się właśnie jakieś takie programy specjalne, odcinki świąteczne, w którym można zobaczyć, jak znane osoby gotują i coś może podpatrzeć, na przykład jakiś patent na przygotowanie którejś z wymienionych wcześniej potraw. No to by były programy z tego tygodnia, teraz czas na pozapominajki. I pierwszy z programów, Oko za Oko. Był to teleturniej emitowany w 2002 roku na antenie TVN. Oparty na brytyjskim formacie Dog Eat Dog na licencji BBC. Była to nowatorska forma połączenia teleturnieju i reality show. Teleturniej był podzielony na dwa etapy. Pierwszy etap to obóz kondycyjny, podczas którego zawodnicy rywalizowali między sobą, wykonując zadania wymagające sprawności fizycznej i intelektualnej. Innym elementem całej gry była obserwacja przeciwników i wyszukiwanie ich słabych punktów w określonych dziedzinach i dyscyplinach. Drugi etap rozgrywał się w studiu. Prowadzący określał dziedziny i zadania sprawnościowe. Następnie każdy z uczestników wyznaczał osobę, która jego zdaniem nie podoła wyzwaniu i zostanie wyeliminowana z gry. Do finału docierały dwie osoby, a program prowadził Jarosław Ostaszkiewicz, znany wtedy widzom TVN jako głos Wielkiego Brata. Kolejny z programów to Mistrz Zakupów. To teleturniej prowadzony przez Piotra Gąsowskiego, emitowany na antenie telewizji Polsat w 2015 roku. Gra polegała na robieniu zakupów na zadany temat, na przykład wybraniu składników na grilla z ograniczeniem budżetowym lub zebranie jak największej liczby sztuk produktów w ciągu minuty. Nagrodą dla zwycięzców odcinków eliminacyjnych było 10 tysięcy złotych, a zwycięzca 13 odcinka, czyli finału serii, zgarniał 250 tysięcy złotych. Na koniec jeszcze jeden program, Rodzina wie lepiej. To teleturniej, emitowany od 28 sierpnia do 2 grudnia 2017 roku na antenie TVP1. Prowadzony był przez Marcina Ramsa. Program oparty na izraelskim formacie Sure or Insure. Łącznie wyprodukowano 81 odcinków. Każda drużyna występująca w programie składała się z 5 zawodników. Na początek gracze dostawali 20 tysięcy złotych. Następnie 4 uczestników wchodziło do specjalnej kabiny, przez którą nie mieli możliwości obserwacji kapitana drużyny. Zawodnik, który został w centrum sceny, otrzymywał pytanie z 4 możliwymi odpowiedziami. Jego zadaniem było wskazanie właściwego wariantu. Następnie pytanie było przedstawiane drużynie i ona musiała ocenić, czy kapitan znał odpowiedź, czy też nie. Jeżeli mieli co do tego wątpliwości, mogli użyć jednego z 2 rodzajów ubezpieczeń. 50% z konta graczy była zabierana połowa pieniędzy, bez względu na to, czy kapitan udzielił prawidłowej odpowiedzi, czy też udzielił odpowiedzi złej. I tak przechodzili dalej. Albo 25% z konta graczy. Zabierana była 1/4 środków drużyny, a w przypadku błędnej odpowiedzi kapitana, drużyna w kabinie, aby przejść dalej, musiała podać prawidłową odpowiedź na pytanie z 3 pozostałych. Każdego rodzaju ubezpieczeń można było skorzystać 2-krotnie. Na przejście do kolejnej rundy zawodnicy otrzymywali pieniądze. W pierwszym pytaniu 500 zł, po drugim 1000, po trzecim 1500, po czwartym 3000, po piątym 6000, a po szóstym 8000 zł. Najwyższa możliwa wygrana w tym teleturnieju wynosiła 40 tysięcy złotych. Jeżeli na którekolwiek z pytań nie padła prawidłowa odpowiedź lub rodzina
nie użyła ubezpieczenia 50%, drużyna kończyła grę i odchodziła z niczym. Główna nagroda w tym teleturnieju padła dwukrotnie. W dzisiejszym odcinku to by było wszystko. Z okazji zbliżających się świąt życzę Wam szczęścia, zdrowia, wszelkiej pomyślności, pogody ducha i świąt spędzonych w rodzinnym gronie. A kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia!